dotyczy osiedla Podgrodzie, bo teren znam i myślę, że jak Pani zapozna się z tego typu dokumentacją i kompetencjami Rady Osiedli i osiedlami w zakresie pewnej samodzielności gospodarczej, w zakresie funkcjonowania funduszu remontowego, wszelkiego rodzaju przepisów w tym zakresie, z pewnością będzie Pani miała spokojniejsze sen. Dziękuję bardzo. To teraz jeszcze Pan Mieszkalnik i Pan Radny Rybarz. Dzień dobry Państwu, Adam Rymski. Witam Panów Burmistrzów i Państwa Radnych. W zasadzie moglibyśmy długo rozmawiać, ale myślę, że dla Państwa Radnych to najważniejsze by było jakby faktycznie też zapoznać się z częścią dokumentacji. No, ja staram się to zapoznawać od jakiegoś czasu. Pozwoliłem sobie nawet być kilka razy w KRS-ie, zrobić zdjęcia tych akt z tej spółdzielni, opublikować je, są dostępne w internecie, nawet dla radnych, także nie trzeba... Na jakiej stronie? Na Gołobrudyska. Mogę wrzucić na Hyde Park i Państwo sobie ściągną. Także jest tego trochę, natomiast są tam wybiórcze dokumenty najważniejsze tak naprawdę, które pokazują klucz programu. Ale tylko trzy kwestie. Najważniejsza dla mnie w pewien sposób jest kwestia tego, tak jak Pan tutaj, wiceburmistrz Pan Grzegorz Gadecki powiedział, że czas działa z korzyścią. Wydaje mi się, że nie z korzyścią, dlatego że obecnie cały czas wszyscy mieszkańcy, którzy są w tym ruchu takim, no, sprawdzania, co jest nie tak, wyszukują w internecie, na stronach komorników, licytacje mieszkań, które w świetle tego, co my wiemy, należą do miasta i te mieszkania są licytowane. Czyli my tracimy, my miasto tracimy wszyscy lokale. To, że spółdzielnia potem występuje o jakieś lokale socjalne i wychodzi tutaj, bardzo fajne są te protokoły, dziękuję tym, którzy to stworzyli, tak? I, bo bardzo fajnie się dzieje w komisji mieszkaniowych i budżetu. Czy na to, co Pan mówi, mamy jakąś w papierach uzasadnienie o tej sprzedaży tych mieszkań? No są przecież. Dobrze. Także to jest na tym. Teraz ostatnio byliśmy u komornika, to dwie wstrzymane zostały z takiej czy innej przyczyny, albo ktoś zapłacił. Natomiast chodzi o to, że następcy, którzy kupują w dobrej wierze te lokale, tak, występują wtedy do państwa, do dzielnicy o lokale socjalne, żeby wyeksmitować tych ludzi, no, czy w innych, czy innych, nie wnikam w to nie jestem sędzią tego. Natomiast oceniam to, że my tracimy lokale, tak, jako dzielnica. Druga kwestia, jeszcze trzecia mi uciekła, ale dobrze, teraz do drugiego pana komunalne komisji. Czy socjalne? Jakie lokale? Komunalne. W moim przekonaniu ja mieszkam w komunalnych lokalach. A, już wiem, dobrze. I teraz dlaczego mówię o komunalnych? Dlatego, że obydwoje państwo burmistrzowie zapewne mogą wiedzieć albo nie, takie orzeczenia, postanowienia sądów już zapadały. Sądy odmawiają przybicia i zlicytowania mieszkania, jeżeli okazują się, że dowiadują się prawdy o spółdzielni Brudno. Ostatnio, w tamtym miesiącu była odmowa przybicia, byłem na tej licytacji i sąd wyraźnie stwierdził, że czuje się oszukany przez spółdzielnię mieszkaniową Brudno, bo gdy zapoznał się z aktami sprawy, to doszedł do wniosku, że my mówimy potocznie o mieszkaniach, prawda? Pan tutaj na pewno jest lepszy ode mnie w te klocki, więc pan wie doskonale, że w blokach kupujemy tylko prawo. Spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu. Te prawo nie powstało. Nie powstało, bo nie został zachowany ciąg zdarzeń. Czyli spółdzielnia w dacie powstawania pierwotnego prawa nie była właścicielem gruntu. Koniec, kropka. A my to wiemy. Ja po to wyciągnąłem całą historię. Proszę podziękować pracownikom, którzy to zrobili dla mnie. Wszystkie te dokumenty spółdzielni dla mnie wyciągnęli, bo ja wiem, że to dużo jest pracy dla nich, ale dla mnie to było ważne, tak? I przekonałem się, że wszystkie te budynki, kto budował, my to wiemy wszyscy, tak, zainteresowani tematem, więc to budowało państwo polskie. W związku z tym żadne ani lokatorskie, ani spółdzielcze własnościowe nie powstało prawo. W związku z tym nie może być podlegać obrotowi prawnemu. W związku z tym nie może być również zlicytowane. I to nawet, że teraz pan wspominał, tutaj pan burmistrz Grzegorz Gadecki o księdze wieczystej, to księga prawo ujawnia, ale go nie stanowi. W związku z tym sąd powiedział, że to można obalić i to zostało obalone. I teraz spodziewajmy się na przykład takiego ruchu, że ktoś mniej lub bardziej gramotny wpadnie na pomysł zlikwidowania wszystkich wpisów księg wieczystych. Polecam lekturę pisma pani Hanny Grunkiewicz-Wal do pana Grabarczyka, 2008 rok, gdzie on pokazał, jak to można rozwiązać. I to jest rozwiązywalne. I trzecia sprawa już, ostatnia.
członkowie spółdzielni. Czyli podsumowując te dwa punkty, widzi pan zagrożenie dla budżetu dzielnicy, budżetu miasta pewnymi działaniami, bo to z punktu widzenia miasta i dzielnicy nas to radnych najbardziej interesuje. Tracimy zasoby lokalowe, które możemy wykorzystać, czy to jako mieszkania socjalne, komunalne, to już jest semantyka. A tracimy dlaczego, nie pan? Dlatego, że te mieszkania wchodzą do obrotu prywatnego. Przez kogo? Spółdzielnia na podstawie takich czy innych orzeczeń sądowych występuje z wnioskiem, że to jest ich lokal, on zostaje... I ma pan na to uzasadnienie, na te słowa, które pan mówił, bo to są poważne zarzuty. Jakie zarzuty? To są jawne. Mogę pokazać o postanowienia sądu. Rozumiem. Oczywiście, że są. To są ogólnie dostępne dokumenty. I trzecia sprawa, członkowie spółdzielni. Pan burmistrz tutaj użył tego słowa. Członek spółdzielni to jest osoba, której przysługuje tytuł prawny do lokalu. Więc jeżeli ja wcześniej powiedziałem, że nie ma spółdzielczych własnościowych praw do lokali, to nie ma członków spółdzielni. Jak nie ma członków spółdzielni, to nie ma przedstawicieli organów, które mogą wybrać pełnomocnika. Więc jaki pełnomocnik z państwem negocjuje umowy, porozumienia? Kto to jest? Mogę jeszcze? Znaczy, bo czy damy najpierw od panu... Nie, ja tylko dołożę... Dobrze, ale to naprawdę króciutko i w temacie. Bardzo krótko w temacie. I w temacie ogólnie. Ja po prostu chcę ratować finanse. Dzielnicy i miasta. Oczywiście, swoje już nie mam. Chcę panu powiedzieć, panie burmistrzu, albo panu znowu powołujcie się na aneks. Sąd orzekł, mam takie orzeczenie, co do tego aneksu, na którym się powołujecie, że z punktu widzenia prawa nie zostało zawarte, ponieważ była niewłaściwa reprezentacja ze strony spółdzielni. Koniec tematu. Dokumentu nie ma. I już są dwa wnioski złożone o wykreślenie spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego jako podmiot nieuprawniony do funkcjonowania, bo nie jest zdolny do realizacji ustawy o spółdzielniach. Czy pan składał te wnioski? Tak. Więc jeżeli sąd wykreśli spółdzielnie z KRS-u, to w jakim bagnie znajdzie się miasto? Trzeba się nad tym zastanowić. Żadnym? Pan trzy kadencje rządził, to pan wie, nie w żadnym. Dobrze, dziękujemy panu za tą opinię. Czy pan burmistrz, czy Gadecki lub pan burmistrz Antonik chcieliby się do tych podniesionych, chyba jednak dość takich ważkich tematów jakoś skomentować? Proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Znaczy ja chciałbym się odnieść do tego, co mówił pan Adam Rymski, bo rzeczywiście wskazuje pan jakby na rzeczy, które nie były w kompetencjach dzielnic w ogóle do 1 stycznia 2017 roku. I chciałbym, żeby to jakby bardzo mocno padło też na tym spotkaniu i prosiłbym państwo, żebyście to przyjęli do wiadomości, że kompetencje w zakresach tych nieruchomościowych i możliwość badania się otworzyła w ogóle dla nas, jako dla dzielnicy, dopiero dniem 1 stycznia 2017 roku, a wynikało to z tego, że zostało zlikwidowane biuro gospodarowania nieruchomościami, które szefował pan dyrektor Bajco, na podstawie zarządzenia pani prezydent, które pochodziło bodaj czy nie z września albo z października roku 2016. Także od tego momentu, który jakby powstał i po przyjęciu przez nas dokumentacji po delegaturach, bo delegatury też w związku z tym przestały istnieć, my jako dzielnica mamy możliwość w ogóle gromadzenia spraw i oglądu i porządkowania tych wszystkich rzeczy, które spłynęły na nas jako kompetencje. Dodam jeszcze jedną rzecz. My nie mamy żadnego skrępowania, po pierwsze, żeby to wyjaśnić, jeżeli tego typu rzeczy się zadziały, o których panowie czy państwo byliście uprzejmi wspomnieć, że są na to orzeczenia, tylko chciałbym też zaznaczyć, że te orzeczenia nie są nam w ogóle znane i my się dowiadujemy o nich dzisiaj. Dlatego ja poprosiłem o sygnaturę, dlatego ja poprosiłem o to, jakie są strony. One nie dotyczą żadnych sporów, w których miasto społeczne Warszawa i dzielnice targowe byłyby w jakiś sposób powiadomione w ogóle o ich istnieniu, czy że byłyby uczestnikiem tego procesu. Ale tu zwracam się z prośbą i jakby jestem ciągle otwarty na wszelkiego rodzaju rzeczy, które są związane z tego typu informacjami,
Jesteśmy oczywiście gotowi wszystko wyjaśniać. Prosiłbym, żeby złożyć, tak jak złożył pan Adam Rymski pismo 5 grudnia do nas, tylko żeby za tym poszły po prostu kopie tych orzeczeń, albo żeby przynajmniej zgasić jakieś źródło. Bo jeżeli to są tylko i wyłącznie twierdzenia, które jakby wynikają z treści pisma, a nie są one jakby poparte żadnymi dokumentami załączonymi, tak jak pan tu wskazuje, orzeczenia, to rzeczywiście orzeczenia posiłkowo my nawet bralibyśmy pod uwagę w różnego rodzaju procesach, chociażby w tych odszkodowaniach, które są prowadzone jako element, który jest też argumentem podnoszonym już przez nasz brak legitymacji, ale są jakby widać nowe okoliczności też, o których panowie czy państwo wspominacie i mogłyby one być również użyte w naszych sprawach, spornych, które prowadzą prawnicy. Także prośba uprzejma, te w szczególności prawomocne wyroki, o których był nasz gościu przedtem wspomnieć. Jeżeli państwo bylibyście w stanie, no proszę złóżcie je, ja chętnie je przeczytam, zapoznam się z nimi i dokonamy stosownych analiz. Dziękuję bardzo, pan radny Rybak. Ja mam tylko dwie króciutkie uwagi. Pierwsza dotyczy pana dyrektora Bajko. Ja już w 2010 albo 2011 roku przekazywałem informacje niektórym radnym miasta i przedstawicielom miasta, że pan Bajko w mojej ocenie podpisał umowę bez pełnomocji, która rodziła koszty dla miasta. Była to umowa podpisana jednoosobowo bez kontrasygnaty skarbnika, więc moim zdaniem to było już wtedy, dyskwalifikowało tego pana, ale zostawmy to. Odniosę się tylko króciutko co do tego, co pan burmistrz powiedział, co do kontroli w spółdzielni mieszkaniowej przy zbiegłych rewinetów sądowych. I dam dla pana... Nie sądowych, biegłych rewinetów. Przepraszam, biegłych rewinetów, przepraszam. I dam panu takie odniesienie. Nie będę dotykał spółdzielni. Jastrzębską spółkę węglową kontrolowały dwie różne firmy z wielkiej czwórki audytu. Menadżerowie są biegłymi w tych firmach. Oprócz tego kontrolowali je biegli. Nie zostało wykazane nic. Po kontroli z 2002 lata temu z Ministerstwa Energii i naprawie po tej kontroli Jastrzębska Spółka Węglowa wykazuje miliardowe zyski. Ja już nie będę się dawał w szczegóły. Nie wspominam o tym, że ma nazwę ABW i tak dalej, bo to jest spółka energetyczna, strategiczna, tak? I takie rzeczy się działy, więc co do kontroli, to ja straciłem pewne zaufanie, tak? Także... Czyli pan radny stawia hipotezę, że być ja nie może... Ja prawdopodobnie tak. Ja proszę bardzo, panie burmistrzu. Rozumiem, że zapomniał pan dodać co do tego, że nie miliardowe, tylko milionowe zyski. A zapomniał pan dodać, że banki... No tak, że banki doinwestowały Jastrzębską Spółkę Węglową kwotą 1 800 000 000 złotych, tak? No to dziękuję bardzo. Spółdzielnia nie ma takich możliwości. Dziękuję panu radnemu Wąsik. Też żałuję. Wypowiedź pana burmistrza Kaleckiego. Jeśli dokona ta analiza, ewentualnie ja bym poprosił o jej wyniki, bo ja trochę też nie rozumiem też nastroje, bo z jednej strony mówimy, że pan w ogóle totalnie jest nie w temacie i te wyroki w ogóle nas nie interesują, a później przyznajemy, że je warto analizować. Mam wrażenie, że przez powiedzmy godzinę rozmawiamy, że coś nie ma sensu, a w ostatnich 5 minutach stwierdzamy, żeby coś pan przekazał. Nie wiem, czy to jest tak tylko na alibi, czy to jest faktycznie jakaś istotna kwestia. Ja po prostu się już gubię w tym wszystkim. Dziękuję. Pan burmistrz Kalecki. No może pan radny jest zagubiony, no ale ja nie jestem. I chciałbym powiedzieć, że jeżeli są kwestie, które są podnoszone a propos prawa do gruntu, tak, które nie są znane jakby nam w ogóle, bo my słyszeliśmy po raz pierwszy dzisiaj cytaty z uzasadnienia z treści jakby tych orzeczeń, to chociażby z tego powodu, żeby się tym zainteresować, ja poprosiłem, żeby można było dać szansę nam, żebyśmy się z tym zapoznali. I to jest jakby klucz, bo jeżeli to będzie taka argumentacja, która opiera się na dokumentach i na analizie dokonanej przez sąd, to jak widać, to było sąd apelacyjny, to znaczy drugiej instancji, w szczególności drugiej instancji, to chcielibyśmy również móc ten tok rozumowania prześledzić sądu i porównać to z naszymi argumentami, które podnosiliśmy dotychczas w sprawach odszkodowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję pan radny właśnie. Jest postępowania do sądu najwyższego. Panie burmistrze, ja doskonale wiem, że te wyroki mogą mieć jakiś sens, tylko słuchając pana od początku i też widząc pana mimikę,
dawał pan takie oznaki, że te wyroki są jakby w ogóle nieistotne i dla nas nie interesują. Dlatego to moje zrobienie może być jakieś, które każdy sobie sam oceni według uznania, ale no, widzę pewną sprzeczność w tym, co mówimy, a później jakie wnioski z tego wyciągamy. To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia, ja już znam wiele instytucji trzeciej RP, które też powoływały się na to, że my tego nie wiedzieliśmy, my tego nie znaliśmy, no bo w zależności kto podchodzi do sprawy, tak szuka. Dziękuję. Pan radny Waszczak, później pan radny Rybak. Przepraszam panie burmistrzu, proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Ja może spuściłbym zasłonę milczenia na temat tego, jak odczytuje pan radny jakby z nimi to, co powinno być zawarte w protokole. I już współczuję panem, który ze mną robił protokół. Dziękuję pan radny Waszczak. Ja mam pytanie do pana burmistrza Zadyckiego, bo troszkę już tak myślę, zagubiłem się w tym temacie. Ja tak się zapytam, czy to jest właśnie to, co powiem, to jest prawda, czy fałsz, a pan burmistrz mi to odpowie. Na dzień dzisiejszy mamy jakby 51 pozwów i to jest tak, na sumę strat rzeczywistych to jest tam wymienione 1 079 000. I teraz tak, jeżeli te pieniądze, jaki nie byłby wyrok Sądu Najwyższego, to miasto i tak zapłaci, tak? Tak to zrozumiałem. Nie. A jest jeszcze jakby druga sprawa, utraconych korzyści na 2 526 000 i rozumiem, że te pieniądze są jakby jeszcze nie uwzględnione przez sądy. I będzie na ten temat orzeczenie Sądu Najwyższego. Czy to jest, myślę, czy się mylę? Żadne z tych kwot, które pan wymienił, nie są jeszcze uwzględnione przez wyrok sądu, poza tymi, które były wymienione przez pana mecenasa Dominika Kolarza i przeze mnie. Te cztery przypadki to są jedyne orzeczenia sądowe, które zapadły w pierwszej instancji sądowej. Jak już wyjaśnił pan mecenas, że w części są prawomocne, bo zostały zapłacone, ale wyrok się składa z co najmniej dwóch punktów tych merytorycznych dotyczących zapłaty. Czy z tych pozostałych spółdzielnia odwołała się do ciągu wyższej instancji. I tu chciałbym też jakby zauważyć, że sprawy, które są związane z odszkodowaniami za korzyści utracone i za zysk, znaczy za szkodę rzeczywistą i za zysk utracony, one dotykają zarówno tych gruntów i tych nieruchomości, co do których jest regulacja, jak i tych, których nie ma. Jakby z tego powodu my argumenty związane z brakiem regulacji podnosiliśmy jakby jako warunek formalny, ale w znacznej części, jak widać w tych orzeczeniach, to sądy, badając sprawę, uznawały, że nie ma w ogóle tu mowy o zysku utraconym. I to jest właśnie ta pierwsza instancja. Dlatego czekamy na wyrok drugiej instancji, również w tych sprawach, w których jakby samym zawieszeniu nie było, bo na niektórych związków, w których zawieszenia żeśmy się jako urzędów nie zgodzili. Dziękuję pan radny Rybak, później pan przewodniczący Gapis. Ja tylko sprostowanie do pana burmistrza. Jastrzębska Spółka Węglowa w pierwszym półroczu 2017 roku zamknęła zyskiem w kwocie 1 430 milionów za pierwsze półrocze 2017 roku. Dziękujemy bardzo pan przewodniczący Gapis. Pan przewodniczący Gapis, proszę. Ale poczekam, jak przestaną pan wymieniać tylko poglądy i zaczynam. Króciutko, panie przewodniczący, szanowni państwo. Przysłuchuje się takie przerzucanie. Tu jedna osoba, tak, druga osoba, tak, panie burmistrzu Galecki. Sympatyczny plan, panie burmistrzu, proszę pana, bo ile widzę, tu jakaś trzecia strona się jeszcze znalazła. Przecież żeśmy uzgadniali to już od dłuższego czasu. I na sesji, i na komisjach, że jedna strona to jest spółdzielnia, druga strona to jest miasto stołeczna Warszawa, które jest reprezentowane przez Urząd Dzielnicy Targówek, czyli przez zarząd tutaj umocowany. I ja uważam, że to, co powiedzieliśmy dzisiaj, na początku samym, że no niestety czekamy, nie mamy wyjścia. Nikt nie ma wpływu w tej chwili na Sąd Najwyższy. Myśleliśmy, że w tym tak zwanym
sądzie drugiej instancji sprawa się już rozstrzygnie. Okazało się, że nie. Jakie wyjście mamy? Co panie burmistrzu, chce pan trzecią stronę jeszcze wziąć do tego, czy dwie strony wystarczą? Uważam, że dwie strony wystarczą i należy tą sprawę dalej pilnować. Dziękuję. Czy pan burmistrz chciałby się odnieść jakoś? Trzecia strona społeczna. Jeszcze pan mieszkaniec króciutko, proszę bardzo. Trzecia strona społeczna. To ja się mogę odnieść. Bardzo pan tutaj, pan radny Gapes, pan Andrzej radny Gapes. Nie pani będzie. Andrzej Ignacy Gapes. Andrzej Ignacy Gapes. Dobrze, dziękuję. Bardzo fajnie podsunął mi pomysł. Ja może zobaczę.